Dzień dobry, pora na podsumowanie turnieju 4 skoczni 2022-2023. Pierwszy konkurs 29 grudnia 2022 roku w Oberstdorfie wygrał Halvor Egner-Granerud przed Piotrem Żyłą i Dawidem Kubackim. Kolejny konkurs 1 stycznia już 2023 roku w Garmisch-Partenkirchen wygrał Halvor Egner-Granerud przed Anzel Aniszkiem i Dawidem Kubackim. Kolejny, trzeci już konkurs z 4 stycznia w Innsbrucku wygrał Dawid Kubacki przed Halworem Egnerem Granerudem i Anze Laniszkiem. Ostatni konkurs Bischofshofen 6 stycznia wygrał Halwor Egner Granerud przed Anze Laniszkiem i na trzecim miejscu Dawid Kubacki. Cały turniej Cztery skoczni 2022-2023 wygrał Halwor Egner Granerud przed Dawidem Kubackim i Anze Także brawo Dawid! To tyle jeśli chodzi o wyniki, to tyle jeśli chodzi o miejsca na podium, a teraz skupmy się na chwilę na sytuacji Kamila Stocha, który w turnieju 4 Skoczni 2022-2023 zajął piąte miejsce. Trener Tomasz Tymbiśler mówi, że tak właśnie miało być, że Kamil Stoch miał zacząć słabiej. Sezon i potem w miarę rozwoju sytuacji, w miarę rozwoju sezonu miał, ta forma miała rosnąć. Oczywiście może tak być, może tak być, że zauważono u niego w początkowej fazie tutaj pracy Tomasa Tymbysztera tyle błędów u Kamila Stocha, że rzeczywiście może naprawienie tych błędów wymaga czasu. Tylko martwi mnie to, że dziennikarze nie mają tutaj żadnych Wątpliwości, to znaczy tak mogło być, ale zastanówmy się na tym na chwilę. To znaczy, czy naprawdę miało być tak, że Kamil Stoch miał wygrać tutaj na początku konkurs Letni Grand Prix, potem miał być w słabszej formie, miał słabo wejść w sezon? miał tak naprawdę zmniejszyć znacznie swoje szanse na zdobycie, na wygranie kryształowej kuli w tym sezonie. Kamil Stoch, który jest jednym z najlepszych, największych skoczków wszechczasów, jeżeli na, nie najlepszym skoczkiem narciarskim wszechczasów, naprawdę miał stracić szansę na kryształową kulę sezonu 2022-2023. Ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Dawid Kubacki jest młodszy 3 lata i ma większe szanse na to, żeby być w formie przez cały sezon, ma większe szanse na zdobycie kryształowej kuli całego sezonu 2022-2023, to skupmy się na tym, że w tym samym wieku, co Kamil Stoch, jest Piotr Żyła. Czy Piotr Żyła miał właśnie zacząć dobrze sezon, Kamil miał zacząć ten sezon słabiej, a potem co, Kamil Stoch ma być w lepszej formie, a Piotr Żyła ma być w słabszej formie? Czy? To Piotr Grzyła został wytypowany przez trenera na to, że on w tej pierwszej fazie sezonu miał być w lepszej formie. Czy to ma się rozjechać na Mistrzostwach Świata tak, że Piotr Grzyła będzie w słabej formie, Kamil Stoch będzie w dobrej formie, czy, o, czy wszyscy zawodnicy mają być w dobrej formie na Mistrzostwach Świata tego nie wiemy, przecież tak miało być, wszystko jest zaplanowane, taki jest plan. Czy to jednak jest tak, że Tomasz Tumbiśler jest w stanie dopiąć formę dwóch zawodników, a z trzema już ma problem? Nie wiemy o co chodzi. W każdym razie liczymy na to, żeby nasi skoczkowie byli w jak najlepszej formie w następnej fazie tego sezonu. Natomiast tym osobom, które tak dobrze oceniają pracę Tomasa Tymbischlera i porównują tę sytuację w tym turnieju 4 skoczni do sytuacji w zeszłego roku, ja chciałbym przypomnieć, że trzy lata temu w pierwszym sezonie pracy Michała Doleżala. Michał Doleżal miał już na swoim koncie zwycięstwo Dawida Kubackiego w letniej Grand Prix, zwycięstwo Dawida Kubackiego w turnieju 4 skoczni, a w tym sezonie jednak. Dawid Kubacki pod wodzą Tomasa Timislai ja tego turnieju czteryskoczniej nie wygrał. W zeszłym sezonie, sezonie Michał Doleżal miał więcej zawodników, trenował więcej zawodników, i w zeszłym sezonie Dawid Kubacki jednak miał brązowy medal na igrzyskach olimpijskich kamistoch, otarł się o podium, także warto to brać pod uwagę, ale liczymy na to, że wszystko się ułoży, że następna faza sezonu będzie jak najlepsza. Trzymamy kciuki za naszych skoczków narciarskich. To wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.